Gmina Nowa Dęba zorganizowała 4. Festiwal Kultury Lasowiackiej. W ramach niego zaproszono mieszkańców gminy m.in. do Cyganów. Tam grupa Cyganiacy zaprezentowała widowisko obrzędowe pod tytułem Żniwa u Lasowiaków. Od 4 lat w gminie Nowa Dęba odbywa się festiwal, który ma na celu krzewienie kultury, kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów lasowiaków. Od samego początku może się on odbywać dzięki finansowemu wsparciu województwa podkarpackiego. 4. edycja, myślę, to już chyba taki ciekawszy wyraz realizacji tych pomysłów na wskrzeszenie tej kultury lasowiackiej. Może nie tyle wskrzeszenie, tylko właśnie pokazanie jej szerszej publiczności. Na to zabezpieczone zostały odpowiednie środki w budżecie województwa podkarpackiego na ten program, który 5 lat sobie liczy. Mam nadzieję, że później będzie kontynuowany. Ale my cieszymy się, że nasza gmina została zauważona i została włączona do tego programu w województwie podkarpackim. Każda społeczność ma swoje korzenie, nie powinna o nich zapominać. 4. Festiwal Kultury Lasowiackiej mamy przyjemność realizować tutaj, w tej wyjątkowej miejscowości Cygany, ponieważ jesteśmy tutaj przy ośrodku, przy Centrum Kultury Lasowiackiej. Także tutaj bardzo mocno krzewi się ta kultura lasowiacka i wspólnie z całym zespołem obrzędowym Cyganiacy jesteśmy dzisiaj tutaj, aby kultywować kulturę lasowiacką, a tak naprawdę to Żniwa u Lasowiaków, bo taki tytuł przewodni jest dzisiejszego wydarzenia. Dzisiaj przedstawimy Żniwa u Lasowiaków. Chcemy pokazać żniwa, które były bardzo, bardzo dawno temu, jak żniwa wykonywały nasze babcie, prababcie, nasi dziadkowie. Będą to bardzo surowe żniwa, bo będzie kosa, będzie sierp, będzie wiązanie snopów, ale również będą różnego rodzaju przypowieści przy tych żniwach. Będzie też poczęstunek na koniec. Siedzta, siedzta. Gospodarzu, tylko że tak pierwszego pukosa to tu takiego ładnego my usiedźcie, bo to ten pierwszy snopek to on jest najważniejszy. On będzie stał w studole niemucony. Jazd do Wilii, a dopiero we Wilii o rano to się go wniesie do chałupy, na honorowym miejscu się go postawi i będzie stał jazd do pasterki. Jazd do pasterki, ale jeszcze pamiętacie, że też gdzie była z tego snopka, to trzeba w sufit wbijać, a do niego dało się w powałę, żebyśmy wiedzieli, ile kop będzie. Grupa obrzędowa działa przy Zespole Ludowym Cyganianki, działamy już 27 lat i dlatego staramy się, aby wszystkie te wartości kultury ludowej, a w naszym przypadku kultury lasowiackiej, były w dalszym ciągu żywe, byśmy mogli przekazywać tym, którzy jeszcze tej kultury nie znają, wszystkie te wartości, a zależy nam przede wszystkim na dzieciakach i na młodzieży. Za to oto działalność Halina Ordon, artystka ludowa, wieloletnia kierowniczka Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, w lipcu tego roku otrzymała nagrodę imienia Franciszka Kotuli, przyznawaną przez marszałka województwa podkarpackiego. Wyróżniliśmy Cyganianki, zwróciliśmy się do zarządu województwa podkarpackiego o nadanie takiego wyróżnienia w postaci znaku kultury. 2 lata temu Cyganianki otrzymały ten znak kultury, ale wiadomo, że za zbiorowością pewną stoją osoby, stoją ludzie. Pani Halina działa w Cyganiankach od lat. Co prawda nie była pierwszą planową postacią na początku, ale od wielu lat już kieruje Cyganiankami i stara się dbać o to, by Cyganianki funkcjonowały, by swoje pieśni wykonywały, by zdobywały nowe, ale też zaszczepia w młodych mieszkańcach Cyganów tę chęć kultywowania tradycji lasowiackich, pieśni, tańca. Jestem bardzo szczęśliwa, bo dla działacza kultury, który działa 27 lat, nagroda zarządu województwa podkarpackiego, a w moim przypadku Franciszka Kotuli, jest bardzo ważna, bo to motywuje do dalszej pracy i ważne jest, że tutaj nasze środowisko, pan burmistrz, który złożył wniosek, doceniają naszą pracę, moją pracę, ale muszę powiedzieć, że jest to nagroda nie tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich grup, które prowadzę, bo to są dzieciaki, młodzież, grupa obrzędowa, Cyganianki, kapela. Wspólnie się wspieramy, wspólnie robimy dobre rzeczy i ja uważam, że ta nagroda należy nam się wszystkim, ale z wielką godnością i pokorą ją przyjmuję. Tak jak powiedziałam, jestem z tego ogromnie dumna. W wydarzeniu towarzyszyły wystawa dawnego sprzętu rolniczego, wiejski stół, prezentacja bukietów żniwnych, kiermasz pieczywa i produktów regionalnych oraz konkurs ubijania masła.